Siemanko, tutaj Adam z kanału Get It Job. Witam w pierwszym odcinku serii Python podstawy podstaw programowanie obiektowe. No. By zrozumieć obiektówkę w Pythonie, jeszcze przed śniadaniem musisz uwierzyć w 6 niemożliwych rzeczy. 1. Programowanie obiektowe jest po to, żeby było tobie łatwiej. 2. Człowiek z zasady myśli obiektowo. Jeśli wydaje ci się, że nigdy wcześniej w Pythonie nie programowałeś obiektowo, to najprawdopodobniej masz rację, tylko ci się to wydaje. Teraz uwaga, będzie triki. Numer 4. Obiekty powstałe z danej klasy będą miały typ tej klasy. 5. I to chyba najważniejszy punkt. Obiekt to instancja klasy. 6. Napisanie własnej klasy zajmie ci krócej niż przeczytanie tych 6 punktów. Jeżeli w dalszym ciągu mało rozumiesz, a najprawdopodobniej tak jest, no bo w sumie to jest niezły bullshit, to teraz siadamy do kompa i przejdziemy przez to wszystko razem i wtedy zobaczysz, że wszystko stanie się proste i łatwe. No dobra, to może zacznijmy od punktu pierwszego. Programowanie obiektowe jest po to, żeby było nam łatwiej, czy też tobie łatwiej, czy ogólnie łatwiej. O co chodzi? Chodzi o to, że jest to generalnie problem w stylu jak zjeść słonia. Wiesz, jak zjeść słonia? Po kawałku. Ha, taki dowcip, nie? Prowadzącego. Natomiast tu jest tak samo, nie? Oczywiście możesz sobie programować w Pythonie, nie używając obiektówki w ogóle i to będzie działać, nie? Problem powstanie wtedy, kiedy twoja aplikacja będzie rosła. Otóż dużo łatwiej zarządzać czymś, co zrobione jest z małych modulików. Te małe moduliki mają swoje odpowiedzialności, czyli swoje zadania. I łatwiej zarządzać taką, wiecie, strukturą złożoną z małych pudełeczek niż jednym wielkim koszem, worem, składem. Dlatego tak naprawdę jak już obiektówkę zrozumiesz, to już będziesz w tym pisał i się od tego nie uwolnisz, bo po prostu tobie będzie łatwiej. Punkt drugi. Człowiek z zasady myśli obiektowo. I przez chwilę zapomnij w ogóle o programowaniu i pomyśl o siebie jako o, nie wiem, żywej istocie, która chodzi po tej planecie i odbija się od tych wszystkich innych obiektów. Dla człowieka to, że, nie wiem, tu stoi komputer, tu stoi jakiś inny obiekt, no, nie wiem, jest samochód, który jest obiektem, który musisz ominąć, jest czymś naturalnym. Dlatego też wprowadzenie jakby tej takiej abstrakcji obiektów do programowania jest ukłonem w naszą stronę. Czy sami sobie zgotowaliśmy taki los, żeby po prostu nam było łatwiej ogarnąć to coś, co sobie tam piszemy, żeby bardziej przypominało to, co nas otacza, czyli rzeczywisty świat. Punkt trzeci. Jeżeli wydaje ci się, że nigdy nie programowałeś obiektowo, to zaraz udowodnię ci, że najprawdopodobniej jednak programowałeś. I to jest ten moment, kiedy w końcu możemy usiąść do kompa i zacząć kodować. No dobra, no to co? No to w końcu jedziemy z kodem. Ile można czekać? DOP. Film. Code. Mamy edytor. Spróbujmy udowodnić sobie, że jednak umiemy programować obiektowo. Jak to zrobić najlepiej? Napiszmy najbardziej głupi kod, jaki może być w Pythonie, czyli nie wiem, x równa się 5. I wierz mi, to nie jest kod, który próbuje obrazić twoją inteligencję, to jest kod, który już jest obiektowy. Pewnie nigdy o tym tak nie myślałeś. Natomiast dokładnie tak jest, ponieważ w Pythonie wszystko, totalnie wszystko jest obiektem. Oczywiście ten kod działa, natomiast jak udowodnić sobie, że rzeczywiście mamy tu do czynienia z jakąkolwiek obiektowością, nie? Wystarczyłoby tak naprawdę użyć takiej funkcji type na naszym zmiennej x, która trzyma tą piątkę. Jeszcze wypadałoby ją wyświetlić, żeby to miało sens. I zobaczcie, jak sobie to odpalimy. Tutaj na dole pokazuje się takie coś tajemnicze, class int, nie? Class int, w ogóle type jakiś, nie? W ogóle co tu się dzieje, nie? Tak samo byłoby, gdybyśmy zrobili sobie tego x-a, pisali coś innego, na przykład jakiś string, znaczy tak samo, troszkę inaczej, bo wtedy nam wyświetliłoby się, że mamy klasę int, to jest z tego pierwszego printa, i klasy string, nie? No dobra, czyli na razie coraz więcej zagadek, a w dalszym ciągu nic nie wiemy. Wprowadziłeś jakieś klasy, jakieś typy, nie? O co biega? Dobra, to przejdźmy płynnie może do tych typów. Jak to jest z tymi typami w Pythonie? Często, gęsto, gdy zadaję pytanie o to, czy są te o typy w Pythonie, to dostaję odpowiedź, że w Pythonie przecież typów nie ma. Nie, nieprawda, typy są, nie? Nawet tu mamy dowód tego, mamy tutaj int i mamy str podczas wywołania funkcji type. Skąd więc ten problem, skąd ta nieścisłość? Otóż są języki programowania, takie na przykład jak C++,
które są silnie typowane, strongly typed. W tych językach my sami musimy powiedzieć, jakiego typu będzie taka zmienna, nie? Tu w Pythonie, Python jest na tyle sprytny, że on się sam zorientuje, nie? Zobaczcie, że w linijce pierwszej on sam się zorientował, że to jest typ int. A w linijce czwartej on sam się zorientował, że to jest typ string, czyli tekstowy. I to jest właśnie dynamiczne typowanie, czyli dynamic type. Czyli jakby język sam nam zapewnia, czy interpreter sam nam stwierdza, sam zgaduje, czy tam decyduje, jakiego typu będzie dana zmienna. Okej, okay, no i co? Mamy typ, który może trzymać cyferki, tak? Numerki. Mamy typ, co może trzymać stringa. Tych typów jest więcej oczywiście w Pythonie, nie? Nie wiem, możemy mieć na przykład, możemy mieć coś takiego. I tutaj zamiast x'a mieć takiego, i w tym momencie mamy klasę list. Okej. Okay. Co to dokładnie znaczy? Dokładnie znaczy to, że w Pythonie niektóre klasy są jakby wbudowane i możemy z nich korzystać. One są już w języku, nie? Takie właśnie jak te, które tu widzimy. Natomiast jeżeli nigdy nie programowalibyśmy obiektowo, jeżeli zdecydowalibyśmy się, że rezygnujemy z obiektówki, nie będziemy tego robić, tak naprawdę bylibyśmy ograniczeni w swoich rozwiązaniach do dziergania, rzeźbienia naszych aplikacji z typów, które już są. I to, co ja dzisiaj chcę wam pokazać, to jest to, że zaczynając swoją przygodę z obiektowym programowaniem, tak naprawdę otwierasz sobie bramę do nieskończonej ilości typów. Bo czym jest programowanie obiektowe? Programowanie obiektowe jest tworzeniem typów użytkownika, czyli takich, jak nam się marzy. Czyli w tym momencie ja mogę stworzyć sobie typ na wszystko, nie? Mogę sobie stworzyć na przykład typ na, nie wiem, na trzymanie informacji o samochodzie, nie? Czyli miałbym, jak stworzyć w ogóle klasę i co to jest instancja? To jest najważniejsza część tej lekcji, nie? O wszystkim innym możesz zapomnieć. Natomiast pojęcie klasy i instancji to jest clue programowania obiektowego. Jak skumasz różnicę między klasą a instancją i jakby ideę, jaka tutaj idzie, mechanika, jaka jest za tym, to jesteś w domu, to potem to już jest tylko szlifowanie. Więc w końcu napiszmy swoją pierwszą klasę. Nie, na tą chwilę będzie to klasa pusta, czyli dość niepotrzebna. Potem powiemy sobie, czym tam możemy ją dopaść. Dopchać? Zrzucić. By stworzyć klasę, potrzebne jest słowko kluczowe klas. Nazwa naszej klasy, my możemy mieć jakieś, nie wiem, zacięcie motoryzacyjne dzisiaj, to możemy stworzyć sobie klasę auto. Dwukropeczek. I tutaj jest takie magiczne słówko pass, które jest za szlepką, dlatego że będziemy tu potem coś dopisywać. Na razie nie skupiajmy się może nad samymi klasami. Skupmy się dzisiaj nad różnicą między klasą a instancją, a potem sobie, pewnie w kolejnej lekcji, dojdziemy sobie do tego, co tu można rzucić. Okej, czyli stworzyliśmy sobie klasę. I teraz możemy stworzyć sobie instancję obiektu. Na razie brzmi to słabo, nie? Natomiast myślcie o tym w ten sposób, że klasa auto to jest wzór, to jest fabryka samochodów, tak? Teraz na podstawie klasy auto, albo może bardziej ją specyfikujmy, to nie będzie jakieś tam auto, to będzie klasa Polonez. O, każdy chce mieć teraz Poloneza, bo te auta idą w górę. Maluchy. Czyli mamy Polonez, nie? I jest klasa Polonez. Natomiast Polonezów może być wiele, tak? Sprytny producent wyprodukował więcej niż jedną sztukę samochodu. W związku z tym może być Polonez mój, może być Polonez twój, może być Polonez sąsiada. I teraz klasa Polonez to jest tak naprawdę wzór, jak te Polonezy konstruować. Natomiast instancja to już jest poszczególny model, wiecie, że na przykład mój Polonez będzie się różnił od twojego Poloneza, bo u mnie będzie piesek z kiwającą główką, a u ciebie takiego pieska nie będzie. Więc zróbmy sobie tutaj zmienną, to jest zwykła zmienna. Adama równa się PO Polonez i nawiasiki. Te nawiasiki są szalenie istotne. Pamiętajcie o tym, że te nawiasy powodują, że na podstawie wzoru tego stworzony zostanie nowy Polonez, tak? Czyli w tym momencie jest Polonez Adama, a w tym Polonez bez polskich znaków. Okej. Okay. W tym momencie mamy dwa Polonezy. Nic tam się nie wyświetliło, bo nic nie wyświetlamy. Natomiast
Zauważcie sobie, że w ogóle co się wyświetli, jak spróbujemy wyświetlić na przykład polony z Adama. Wyświetlą się takie coś, że polonez, obiekt i jego adres pamięci. Ok. Co się stanie, jak wyświetlimy sobie też polonez sąsiada? Zobaczcie, że te dwa polonezy, mimo tego, że powstały w tej samej fabryce, na podstawie tych samych planów, mają różne adresiki. Nie kłopoczcie się na tą chwilę, co te adresiki znaczą. Ważne jest to, że one są różne, czyli są to dwa polonezy zaparkowane na dwóch różnych miejscach parkingowych. Tak o tym myślcie. I na podstawie klasy polonez, my możemy sobie tych polonezów naprodukować odtąd. I teraz tak. Polonez Adama to jest konkretna instancja, to jest konkretny egzemplarz tego poloneza. Polonez sąsiada to jest drugi konkretny egzemplarz, czyli drugi kolejna instancja. Obydwie te zmienne trzymają różne obiekty. Polonez Adama trzyma obiekt klasy polonez, ale to jest mój własny polonez, a polonez sąsiada, który już nie ma nic wspólnego z moim własnym polonezem, oprócz tego, że również jest polonezem, ale nie ma pieska z kiwającą głową, to jest już zupełnie oddzielna historia, to jest zupełnie inny pojazd, nie? I na tym polega cała idea. Tworzysz sobie klasę, na której podstawie możesz sobie konstruować, produkować kolejne obiekciki. Tutaj zwykle w tym momencie pada pytanie, no dobra, ale jak ktoś ma do tego inta, nie? Bo jak myśmy sobie robili inta, na przykład inta, to tam wyglądało to trochę inaczej. Była jakaś zmienna, czyli tak jak u nas jest polonez Adama, równa się i po prostu 5, nie? Nie było wyspecyfikowane, z jakiej to jest klasy. To jest taki skrót, bo to jest typ wbudowany i to jest taki skrót, żeby było nam łatwiej. Natomiast nie ma żadnego problemu. Wyświetlmy sobie tutaj też to, może. Print x. Wyświetlimy teraz piąteczka. Nie ma żadnego problemu, by konstruować inta w następujący sposób. Tak? Czyli była klasa int, to są te nawiasiki. Są te nawiasiki, które mówią, ok, skonstruuj nam na podstawie tej klasy. I tu tak samo, tak? Mamy polonez i na podstawie klasy polonez skonstruuj nam nowego poloneza. Na podstawie klasy polonez skonstruuj nam kolejnego poloneza. Na podstawie klasy int skonstruuj nam jedną int. W tym przypadku tutaj nam się pojawi 0. Czemu akurat 0? To powiemy sobie o tym, jak będziemy mówili sobie o wartościach defaultowych, jak będziemy sobie mówili o inicjalizatorach i o samym konstruowaniu obiektu, jak będziemy sobie mówili o polach i metodach, ale te tematy zostawiam już na kolejną lekcję, żeby was jakby nie przeciążać. To, co bym chciał, żebyście wynieśli teraz z tego, co się dzisiaj tutaj działo, to jest właśnie, czym różni się klasa, czyli nasz wzór, nasz plan, nasz projekt, nasz producent samochodów, od konkretnej instancji, czyli od już wyprodukowanego konkretnego poloneza. Jakbyśmy chcieli mieć inta, który byłby czymś innym niż 0, to tu się go wpisuje. Natomiast gdzie trafiają, jak to się robi i co to jest inicjalizator, to już nie dzisiaj. Mam nadzieję, że mój polonez i ta moja gadka była pomocna w celu zrozumienia idei, tak? Bo najtrudniej sobie do tego mózgu tą ideę włożyć, ale potem już jest naprawdę łatwo, tak? Jak już zrozumiecie, że to jest tylko wzór, to jest producent, to jest konkretny polonez, to gwarantuję wam, że to jest jakby najtrudniejsze, co jest do ogarnięcia w obiektówce. Potem to już jest tylko szlifowanie, czyli uczenie się mechanizmów, uczenie się składni, uczenie się logiki, jak to powinno działać. Natomiast jeżeli macie już jakby tą opanowaną samą ideę, to już naprawdę jesteśmy w domu i potem mamy już z górki. Tyle na dziś. Dzięki, trzymajcie się. Powodzenia w nauce Pythona.